W Wilnie trwają intensywne prace nad powstaniem nowego programu informacyjnego Info Wilno. Redakcja Newsroomu mieszczącego się w Domu Kultury Polskiej składa się z około 20 osób, które w wielu przypadkach od podstaw uczą się pracy dziennikarskiej. Szkolenia są bardzo ciekawe, bardzo intensywne. Dużo się dzieje, dużo się uczymy, jeździmy na zdjęcia, piszemy materiały, także naprawdę można się dużo nauczyć. Dzięki dobrym specjalistom, tak samo, to się nauczyłem dobrze jak być operatorem, chociaż powiem takiej i polszczyzny trochę cię poprawiła. To, co po 2 miesiącach udało się uzyskać, co dla mnie też jest bardzo dużym zaskoczeniem, to, że ludzie poruszają się tutaj już w obrębie i terminologii zawodowej i rozumieją, na czym polegają wszystkie procesy dnia. Wygląda na to, że coraz lepiej rozumieją kwestie związane z tym, jak się pisze teksty, a przede wszystkim co należy robić, żeby dokumentować materiały. Pracując tutaj jako reporter mogę jeździć, poznawać ludzi. Będę sekretarzem redakcji, czyli taka część bardziej organizacyjna, ale też merytoryczna, jakby wiedza o tematach, jakie są, realizowane. Myślę też, że może też kilka swoich tematów zrealizuję. Do udziału w projekcie zgłosiły się także osoby z Polski. Mieszkam tutaj od kilku miesięcy, Wilno mi się bardzo podoba. Raz przyjechałam właśnie tutaj w ramach tak podróżować i stwierdziłam, że się też tu przeprowadzę. Aplikowałam tutaj na uniwersytet na wymianę studencką i jestem bardzo zadowolona tutaj. Fajnie mi się mieszka. Też cieszę się, że właśnie przez ten projekt mam okazję poznać też Polaków, którzy tutaj mieszkają. Przebywam tutaj na Erasmusie, który teraz się kończy. Ale to nie ma znaczenia, że on się kończy, bo przygoda z Info Wilno jeszcze się nie skończyła. Mam nadzieję, że dopiero wszystko się zacznie. Projekt finansowany jest przez Fundację Wileńszczyzna ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP. Partnerem jest Telewizja Polska, a producentem na Litwie Wilnoteka. W ramach szkoleń, które potrwają do końca lutego, powstanie kilka programów. Za cel stawiamy sobie w tym roku wyprodukowanie codziennego programu informacyjnego, 15-minutowego, który będzie można obejrzeć w paśmie rozłącznym telewizji Polonia. Ponadto powstaną 2-cotygodniowe programy. Publicystyczny, podczas którego dziennikarze polskich mediów na Litwie będą mieli możliwość spotkania się i porozmawiania o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia, oraz program lifestyle'owy skierowany do młodych odbiorców. Jaki będzie program informacyjny Info Wilno? Powinien pokazywać rzeczywistość, powinien być obiektywny, ciekawy dla mieszkańców tego miejsca, tej ziemi, więc pokazywać, mówić o ich problemach, o jakichś wydarzeniach interesujących, ale też rozszerzających horyzonty, więc być może szerzej o tym, co się dzieje w kraju i za granicą. Ten entuzjazm, z którym się tutaj spotykam, pokazuje, że rzeczywiście warto to robić, bo chyba wszyscy tutaj na to czekali.